Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King. Kontynuujemy naszą przeprawę przez Szarą Zatokę, udając się w to miejsce, które nawet nie mam bladego pojęcia, czym tak naprawdę jest. Nie sądziłem, że łowcy nagród zapuszczą się aż tutaj. Coś ci się pomieszało. Potrafię rozpoznać zabójcę. Nie jestem łowcą nagród, ale jeśli skrzywdziłeś tę dziewczynę, pożałujesz. Ta dziewczyna zabrała moich najlepszych ludzi. Była zła, słysząc, że mój szef zabrał jej słoneczny kamień na Wyspy Cienia. Jeśli chce, by zabrała ją czarna mgła, to już nie mój problem. Nie ma jednego z tych fikuśnych naszyjników, który by ją ochronił. Czekaj. Ten kamień na twojej szyi? Skąd go masz? Wiesz to doskonale. Czyż nie, zwiastunko prawdy? Zabić ich. Możecie spróbować. Kurde, teraz... Powinien wpaść jasło teraz. Pamiętajcie o rozciąganiu. Chodź, mali takie, zabić ich. I powinna to teraz jasło odpowiedzieć. Możecie spróbować. Bo dobra, nie będę mówił, każdy wie, że Yasuo ma taki tekst. Dobra, ukryci wrogowie. Wrogów będących w ukryciu nie można namierzyć pojedynczo. Wykusz ich z ukrycia, wykorzystując umiejętności, które obierają za cel wielu wrogów jednocześnie. Ukryci wrogowie często są niezwykle niebezpieczni. Możesz wykonywać działania defensywne, aby przygotować się na ich atak. No i to zamierzam właśnie zrobić, bo... Nie mogę na... Mogę? Nawet nie mogę tego wybrać jako atak. Jest dobrze. Ściana macek. Okej, to się odkryła. Spoko. No to... Przywitaj się z mieczem Yasuo. Braum... Też sobie podbije obronę. Pokażę ci coś! Okej, to będzie filojkę zwaliła. Ale już możemy. Prawda jest tutaj. Nie dość, że się podleczyć, to jeszcze ją zabnąć. No, ciekawy atak, nie powiem. To jest paczta, ta została pafa. Oj. Załatwić ich. Tak to nie będzie wyglądać, koleżanki. Czekaj, czy zdążę użyć tego. Zdążę jako Illaoi wykorzystać... Dobra, 73. Jedna zginie, jak użyję tego. Okej. To cyk. Niezłomność. Okej, nie będę. Akacja. Podbicie obrony. Buffa. Tutaj jest obrona. To na tyle. No jasne. Czy to wszystko? Tak. Kurde, naprawdę było. Czasami chyba lepiej po prostu wykorzystać zwykłą tą. No tu już prawie 8 poziom. Co się zwykłą, tą najszybszą opcję z możliwych. No. Dziękuję. O, a dobra. Ostrożnie, pułapka z ziemi, uruchamianie płyt naciskowa obok. To fascynujące. Drużyna może przebiec przez płyty naciskowe jak ta, aby uniknąć obrażeń. Pozostałe pułapki mogą działać inaczej. Uważaj na siebie. Dobra. Aha, okej.
słaba ta pułapka. O, odkryłem ją. Yeah! Prowadzi mnie wiatr. Dobra, cyk. Cyk! Na bolnicę stali. Po kolei. Okej, to na szczęście szrapneli nie ma. Kurde, miałem A nie, dobra, nie, czekaj, nie, Braum jeszcze nie dostał. Spokojnie, uspokój się. Zmierz się z ostrzem! Braum jeszcze nie dostał levela, ale po tej walce dostanie. Ten ma większy atak i ten. Ten czy tutaj Braum. Ten bałwan i Braum. Dobra, no to pięknym zanadobne. No, nice. Ale frajda! Jeszcze raz. No co, aleja. Cyk. Aleja mocy. O, jeszcze ładnie zwiększył sobie atak dodatkowo. Zaczynam się przeładować, tak więc. Elo, frajer. Mam cię! Czy może to? Będzie to. No brawo. Nawet Braum czasami wymaga pomocy. Adios! Zasłużyliście sobie. Wciąż szukam. A to jest piękne, naprawdę. No i cyk. Runy dla Brauma odblokowane. I nowa umiejętność. Sprawdźmy zatem jedno i drugie. Ciastka Poro, czy tam przysmak Poro, daje sojusznikowi tarczę chroniącą przed obrażeniami, która pochłania obrażenia. Okej. Okay. Tylko masło maślane, no ale wiadomo o co chodzi. Po prostu dajemy tarczę. Ekwipunek tylko runy. Co ma Braum? Zmniejsza obrażenia otrzymywane od trafień krytycznych o 30%, zwiększa fizyczną i magiczną obronę o 12%. Tutaj szansa na dodanie daru, który nakłada tarczę chroniącą przed obrażeniami na wszystkich bohaterów na tym obszarze. Tarcza pochłania do 20% maksymalnego zdrowia bohatera i umocnienie zmniejsza wszelkie otrzymane obrażenia o 15%, gdy poziom bohatera spadnie poniżej 30%. Dobra. To jest Bastion, a Siłacz zwiększa szansę na kryta, zwiększa obrażenia krytów, może szansę na dar, który nakłada spowolnienie na wszystkich wrogów, obniżając ich szybkość o 20% na jedną turę i taran zwiększa moc ataku o 15%. Jako iż Braum, jeszcze zobaczmy co jest tu, zwiększa moc ataku, szansę na kryta, nie, myślę, że pójdziemy tutaj typowo w Bastion Siłacza. Chyba, że jak mówiłem, można aktywować obie ścieżki. Mam nadzieję, że tak, ale to się jeszcze zobaczy. Zobaczmy. Zwiększa moc tarcz, czy gdy bronowcy znają trafienie krytyczne, kładają tarczę z przewyższeniem? Nie. Zwiększa moc tarcz. A to jest tylko na Brauma, czy wszystkich, które on nakłada? Nie, po prostu zwiększa moc. Ale dalej, w sumie właśnie... No. Jest też pewnie, że po prostu zwiększa moc, ale pytanie, czy właśnie zwiększa moc tarcz, które ma Braum na sobie, czy które Braum nakłada. Nie tutaj. Dobra, czekaj, sprawdźmy ekwipunek, bo chyba mi nic nowego nie wpadło, nie? Nie, ale tak, są opisy też kluczy. Spoko. Dobra, ale czekaj, ekwipunek... No i w sumie mamy ten pierścień, no ale tak naprawdę nie bardzo jest na co go wymienić. Czyli to będzie po prostu albo pierścień na sprzedaż, albo damy go no, innej postaci. Zobaczymy. Tutaj będzie skarb. Kurde!
No nie chciał mi. Nie chciał mi użyć tego. Nie chciał mi użyć ataku. Tutaj są dwie fale. Kurde, Yasuo ogrywa. Przepraszam! To słabo. Okej, 5 macek, świetnie. Brał mi ten gość. Dobra, to wykorzystajmy prowokację. Żeby przypadkiem Yasuo nie został zdjęty. To byłoby trochę szkoda. Dobra, pewnie by go to nie zabiło, ale... No, w razie było. Dobra, teraz Aleja. Walnij wszystkim, czy walnij pojedynczemu? Walnij wszystkim, ale i mocy. Illaoi. Zawsze tutaj, gotowy! Tutaj leczy konkretnie Illaoikę, ale nie, ja chcę, żeby wyleczyć Yasuo w Alei Mocy. Chociaż nie, nie muszę. Wystarczy nawet Aleja Szybkości. Okej, ten się odebuje. Dobra, może sobie przymoknąć, żeby doładować się troszkę. To będzie niezłe! Dobra, eksperyment już gotowa. Ej, czemu z ciebie Yasuo miałaś podleczyć? Kurde, muszę patrzeć, co wybieram. Tu nie. Leci kolejne trakcie. Kolejne punkty zarówania. Ale cyknięta, tu oczywiście, że jest szrapnel. Dobra. To jest za przeładowanie, więc wezmę kolej mocy. To już odmiany tego. Na szczęście cały czas działa ta prowokacja Brauma, więc Yasuo nie będzie fokusowany. Poprawka, działała prowokacja Brauma. Na wszystkich. Na Yasuo. Kurde, no! A nie, okej, dobra, nie, dobra. To jest natychmiastowe. Już się przydało. Okej. Dobra, bram do tego buffa. Grzmotnie. Dobra. No, teraz Yasuo przede się leczy. Leczy wszystkich za 116. Tu wylecz Yasuo. Ile ma maksymalnie HP? Muszę zobaczyć. Brauma 460, Yasuo ma 400. No to tak, to wystarczy Aleja Szybkości nawet. Aleja Szybkości ma Yasuo. Tutaj... Ściana Wichru. Pokażę ci, jak to się robi. Czy chcę dać tarczę? No dobra, mówi dać tarczę. Ja sobie dostanę teraz full leczenie. Dobra, prawie full leczenie, bo matki oczywiście... To koniec! Okej. Cyk! O, nie zginęła. To jest dziwne. Porogedon.
sumie niech będzie. Trauma nie można powstrzymać! Zdania usuniemy. Już sumie nie wiem, czy nie byłoby lepsze dla Oli, żeby właśnie Brauma podleczyć. Osąd! Dobra, wykorzystajmy tutaj początko. Basik. To mi kosztuje 20 punktów. No i tego pewnie zabiję. Okej, na szczęście nie. To mi się akurat podoba. Dobra. Użyjmy tego. Wyglądało zajebiście. Dobra, tak, pochłania na szczęście. Ja bym sobie jeszcze bardziej obronę. Okej, ale ja. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. To już coś. Dopiero się rozkręcałam. Kurde. No, zapomniałem, że przez ten mask zabiją, jak ja to wykorzystam. No, unlucky niestety, nie było leczenia. Szkoda. Ale trzeba to tak wykorzystywać. Żeby jak najwięcej tego mieć. Tu, w ogóle, gdzie idę w ogóle? Mam iść tam, a ja bym się teraz cofał. I tutaj jeszcze jakieś dbany. Kto w ogóle wsadza utwardzoną skórę i strzępki skóry do dbana? To jakiś dban. O, walka z Malikiem? Jeśli to koniec, nie odejdę z pustymi rękoma. Nie bądź głupcem! Zrozum! Tylko ten naszyjnik powstrzymuje cienie! Zatem zacznijcie uciekać. Słyszę głos we mgle. Nawołuję. Wracaj. No brawo, Malik. Wracaj do cieni! Okej. Okay. Czyli nie z Malikiem, tylko z tym, co go zabiło. No to sprawdźmy, co potrafią. Mglisty upiór. Szybkość zwiększona o 10% i dodatkowo 20 dla każdego wroga mającego mniej niż 40% zdrowia. Dobra, gdzie mogą to zdjąć? Nie. Mroczny kosiarz. Obecnie otrzymuje za bohater bliskich śmierci odporność niewrażliwy na ogłuszenie. Dobra, czyli pasywka Brauma nie będzie to działała. Zresztą nie będzie go ogłuszała, ale obrażenia pewnie należą. Na razie walimy po prostu. Ale no i lelka też go nie ogłuszy. Na szczęście to jest pojedynczy cel, więc wszelakie ataki Yasuo będę miał. Zadanie za grobu, co dodaje? Mniejsze otrzymane leczenie o 50% zdaje magiczny efekt aktywacji. Dobra, no nie potrzebuję na razie leczenia, bo muszę przeczekać ten efekt. Chcę mieć A, nie I, ale ok. Okej, czy ja coś tutaj mogę użyć? Co ja mogę użyć tego? Dobra, czy leczenie? Czy może grzmotnięcie? Może nie grzmotnie, skupię się na to, że nie. Super umiejętność jest jeszcze gotowa, pięknie. Czy ja chcę od Yasuo wykorzystać? W sumie może... Śmierć jest niczym wiatr! Zawsze u twego boku. Okej.
jeszcze zwiększona szybkość, ma zwiększoną szybkość niestety. Szkoda. Spokojnie! Dobra, ma jakieś strząsy na siebie nałożone? Jeden punkt, dobra, czyli jeden na nim wykorzystał. Aleja, szalejąca wichura mocy. Aleja. Chwała. Aleja mocy. Prawda objawiona w czasie. Nie, no kurde, znowu na siebie to wykorzystam. Nie o to mi chodziło. Jasny gwint. Dobra, trzymaj Yasuo. Dzięki. Ale dobra, na szczęście się to opłaciło. Się podleczymy od razu. Za większość tego, co mam zabił. Za wszystko. Tak to się robi. Dobra. Ochrona. Ochrona. Zwiększymy szybkości. O, dziękuję. Jeszcze bardziej mi pomagasz tego. Mam 5 macek? Mam 5 macek. Dobra. Czyli o 46 i za każdą mackę, czyli 230. Okej, no to brawo, wszystko stajemy. Wszystko ma swój kres. A to go jeszcze powinno zwanshotować. Nie? No jak? Jak go to nie zabiło? No, ale no, no to chociaż bram dokończy. Też nie? Yasuo, kończ to! Ja trzeba było nie zaczynać. Ja rozumiem, że to jest taki mini boss, powiedzmy, boss, ale to bez przesady. Skrystalizowana mgła. Przedziwne lśniące odłamki skrystalizowanej mgły. Składnik wykorzystywany do zaklinania. Aż jestem ciekaw czego. Okej, okay, Yasuo ma 9 level. To się przekłada na drugi level ulepszenia wichury i punkt ulepszeń. Świątynia jest przed nami. Może kobieta, której szukasz, znalazła tam schronienie. Szlak! Dlaczego odeszła bez słowa? Nie zaniedbam swojego obowiązku. Już nigdy. Tak, razem jesteśmy silni. Udajmy się do świątyni Buru. Oj, w samej świątyni pewnie będzie czekać nas, coś mi się wydaje, kolejny taki mini-boss. Nawet nie wiem, czy to traktujesz jako mini-bossa, czy pełnoprawnego bossa. Karczemne rozrabiaka. Okej, trochę pozbierane. Tutaj powinniśmy otworzyć skrót. Dobra. Po kolei. Umiejętności najpierw do Yasuo. Zobaczmy. Tutaj. Każda aktywacja gwarantuje 4% szansy na trafienie krytyczne. Nakłada cel przeszycie, zwiększając utrzymywane przez niego obrażenia fizyczne o 10%. Za jeden punkt obrażeń. Zadaje 8, że za każde użyte... Nie, myślę, że nie. To się okej, okay, no fakt, bo możemy sobie ładować to przeładowanie jako Yasuo w dość zastraszającym tempie, ale wolę to jednak sobie zostawić na coś innego. Dobra, tutaj na razie ulepszyłem, tutaj co mogę. Więcej szans krytycznych z przedmiotów, co mi trochę teraz podbiło, albo zwiększa moc tarczy. O, to jest nawet spoko. Dobra, na razie nie... Albo nie. Chociaż... W sumie rzadko z tego korzystam, no ale te już są ulepszone, więc tego bardziej nie ulepszę.
tutaj punkt przeładowania, to... O, daje płynność, spoko. Dobra, no na razie tak. Wtedy czy później będę się bawił w pewnie tego w inny sposób. Jaki zajebisty rzut kamery! Jacie, co to jest? Widzicie to tutaj? Co to jest? Jakiś żółw, kurde? Wygląda jakaś abominacja żółwiowa. Tak, właśnie wyjdziemy. Jest, dobra, teraz zaliczyłem. Na pewno chcecie zmierzyć się z Braumem? Cy! Co mi tak nie będą spamili teraz? Leja. Zobaczmy, jak to w końcu wygląda. Ale i szybkości. Walnąłem. Nie zaznaczyłem nie to, co chciałem. Brona. Czekałem. Aleja. To. Aleja szybkości. Szybko. Niczym zemsta. Okej, ładnie. Też fajnie. Serio? Jeden HP zostało? Dobra, nie masz sensu teraz się leczyć z tego, bo... Za chwilę to ja praktycznie będę miał... Przyjaciele! Będę miał kolejny punkt. Jesteś kolejny Niko, więc... King Pot. Więc nie ma sensu, żebym teraz zużywał potki. Naprawdę podobają mi się te macki zabijają. Nie brak ci siły, ale brak ci serca. Dobra. Loi teraz ma level. Sroga lekcja, drugi level. Spoko. A tej jeszcze nie ulepszyłem ani razu. Zmniejsza koszty many, uderzenie każdej maski dodatkowo obrażenia, skraca czas regeneracji. Tutaj i pod B będziemy szli póki co. Ale to jeszcze bym też ulepszył. Podpalony lub magicznie przeszyty. To mogło być spoko, tylko właśnie problem jest taki, że... Że musiałbym dobrze dobrać sobie bohaterów, którzy mają to magiczne przeszycie. Nie martw się, będzie szybko. A niestety na razie nikt z mojego teamu tego magicznego przeszycia nie potrafi nałożyć. Okej, ten będzie we mnie walił. Bez szrapnela, tak mi się wydaje. O,
Przeszycie i magiczne przeszycie mi nałożył. Świetnie. Chyba, że ja sam sobie tego nałożyć nie mogę. Znaczy, wróć, że ja nie mogę tego nałożyć na... Nadchodzę! Na wrogów, jako jakąkolwiek postać. Zanie trochę do leczenia. Zwiększona szansa na kulta. Pięknie. No to co? Chyba nim wszystkim, ale ją mocy. Żadnego nie mogę tutaj rozproszyć, więc... Nie mam co się przejmować. Ten już rapel nałożył, świetnie. Dobra. Nie na tej stronie. Aleja. Tutaj leczę Lojkę. Tutaj. Aleja równowagi, aleja szybkości. Aleja równowagi niech będzie. Dobra, no. Jak zdąży, to niech odeczy losu. Okej, zdąży na spokojnie. Na tarczę. Tarcza blokuje. Przyda ci się pomóc. I ten zginął przez to, że zaatakował Illaoi. Akurat fajne. Celów. No dobra, ale ja za maszyste cięcie. Wiatr we mnie drzemie. Tylko przeładowanie. Buffujemy te postacie jak tylko się da. No kurde, niestety Braum nie ma jeszcze poziomu. Szkoda, naprawdę szkoda. Ale lecimy dalej. Tu mogę... Okej, tam muszę iść fabularnie, a to wykupujemy skrót, więc najpierw pójdziemy tędy. Jeszcze coś tu jest, dobra. Tu. I tak, tutaj odblokujemy skrót do praktycznie początku lokacji. Mamy skarb. Ubranie łowcy nagród, to będzie coś dla Yasuo, mi się wydaje. Nie umiejętności, ekwipunek. Też. O! Ostrze drona, kiedy to zdobyłem? Tutaj jeszcze 100. I proszę, kolejny kurde ten. Kolejny dowód, że się nie opłaca kupować przedmiotów. Zarówno ostrze drona, jak i tego czerwonego zabijakę mogłem kupić u typa wcześniej. Ale co? Ale pochodziłem i sam to znalazłem. Za darmo. Zobaczmy, ciernie. Okej, to samo co ma Illaoi. Braum teraz może wymienić tą tarczę na tą. Przy trafieniu ma 20% szans na wywołanie krwawienia. Spoko. Tutaj nie ma co wymieniać. Tutaj u Illaoi też nie. To też dziwne, bo kurde, ma Braum tą księgę Savanta? Nie czuć teraz jakby. Zresztą, no dobra, no fair enough, no trochę minęło trochę czasu, to jest jeden, a dwa, no nie ma już początkowych poziomów, więc wiadomo, że będzie mu to schodziło wolniej. Okej, myślę, że to będzie nawet spoko odcinek, żeby spoko może zakończyć. Tak akurat taki w miarę zrównoważony odcinek, bo mamy 35 minut być może już nawet na liczniku ogólnym. Tak więc okej, ja odpoczywam, z wami się żegnam. I dla was rozmowy. A propos tego, co było w poprzednich rozmowach, Yasuo wspomniał Braumowi o Yone oraz o tym, że go zabił, a Illaoi tam wspominała, z tego co widziałem, o tym, że Yasuo lubi sobie popić i próbowała się z nim, wiecie, może nie tyle jeszcze zaprzyjaźnić, ale chciała się z nim dogadać. Czy bardziej chciała go po prostu poznać, bo Yasuo jest takim strasznie tajemniczy dla w ogóle wszystkich, z którymi podróżuję. Tak więc to takie moje
takie to, co zauważyłem, jeśli chodzi o rozmowę. Tak więc o tym tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King. Cześć! A, Yasuo! Chodź, przyjacielu! Usiądź ze mną! Skoro nalegasz... Oczywiście! I nie przyjmuję odmowy! Tak. Powiedz, jak to się stało, że walczysz jedynie tarczą? Dlaczego nie masz broni? Jakiegoś ładnego ostrza albo buławy? Cóż, to zaczęło się w kuźni Orna. Zaczyna się. Braum przebił się kiedyś przez samo serce góry, aż do ukrytego skarbca, gołymi pięściami. Wyrwałem wrota z zawiasów w drodze na powierzchnię. Wszystko po to, by ocalić małego trola od pewnej śmierci. Od tego dnia zawsze noszę w bitwie tarczę. To symbol ochrony. Krótsza historia, niż się spodziewałem. I w całości prawdziwa. Wierzę ci.